Będziemy czytać Izajasza, Księgę Izajasza, otwórzmy 55 rozdział. Chcę czytać właściwie z dwóch miejsc wersety. Otwórzmy najpierw Księgę Izajasza, 55 rozdział, 10 11 werset. Że macie swoje Biblię, otwórzcie, to jest dobre miejsce. Dobre, dobre przyzwyczajenie, kiedy możemy sprawdzać w naszych Bibliach, czy ktoś tam coś tam nie przekręca stojący za kazalnicą czytajmy 10, 11 werset. Gdyż jak śnieg, jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewce ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Halleluja. Wspaniałe słowo. I może od razu drugie miejsce przeczytajmy: Księga Psalmów 33, 33 rozdział 6 wiersz. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe wojsko ich. Chciałbym zwrócić uwagę na to słowa, które, które Bóg dał do mojego serca. Wiecie. My mamy tę przewagę, mamy niesamowity przywilej i mamy Bogu, wdzięczny jestem za to, że jako ludzie, którzy poznali Jezusa Chrystusa, w zasadzie jako ci, których On wyrwał z grzechu, z bagna, my mamy żywego Boga. Oto On żyje, amen? Wiecie, żywego Boga mamy. W czym się to przejawia? Na świecie jest może setki, może tysiące bogów. Ludzie się modlą, ludzie składają ofiary, modlą się do tych bogów, ale nikt nie otrzymuje odpowiedzi. Nikt nie otrzymuje odpowiedzi. Oni się modlą z nadzieją, że coś się zmieni, z nadzieją, że tak trzeba, że coś innego. Ale, jako, jako człowiek, który poznał Jezusa Chrystusa, jako znasz Boga, a właściwie zostałeś poznany przez niego, to możesz do niego się zwracać, modlisz się do niego, a on odpowiada. Amen. I wiecie, słowo Boże, które mnie dotknęło i którym się chcę z wami podzielić, właśnie jest na ten temat. Bóg odpowiada, Bóg mówi, hallelujah. Jest tutaj napisane, gdyż jak, jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak, iż rośnie. Roślinność i daje się w cyziarno, a jedzącym chleb. Jest cały, cały przykład podany, jak to funkcjonuje. Spada deszcz na suchą ziemię, jest wiosna i my to doskonale możemy zauważać. Spada deszcz, kiedy ziemia jest spragniona, jest sucha, po zimie wy, jest wy, wygłodniała, wyspragniona tej, tej, tej wody. I wiecie, i są różne rośliny, są różne nasionka, są różne rośliny, które chcą rosnąć, i ten deszcz jest bardzo potrzebny. I Pan Bóg daje nam bardzo praktyczny, prosty sposób. Ja, ja uwielbiam to, że Bóg nigdy nie, nie robi komplikacji z czegokolwiek. W prosty i praktyczny sposób. Tak jak spada deszcz. Czy widzieliście kiedyś, żeby deszcz zaczął padać do góry z powrotem? Przyszedł przed Boży Tron i powiedział: Boże, ta ziemia jest tak sucha, że nie damy rady nawilżyć. Na, na Deszcz tak nie robi. Zawsze, kiedy deszcz spada, kiedy spada śnieg, on robi swoje zadanie. I tak jest? W waszych ogrodach, waszych, na waszych polach też tak jest? Kiedy deszcz spada, on robi to, co do niego należy. Tak to Pan Bóg stworzył. I to jest doskonałe, i to jest proste. Hallelujah. I Pan Bóg stworzy, posłużył się takim prostym przykładem, aby nam zobrazować, jak jest z Jego słowem. I mówi tak: jeżeli śnieg i deszcz spadnie na ziemię, to on nawilży ziemię. Ziemia. Pija wodę i zaczyna rosnąć, zaczyna wydawać owoc, wydawać plon. My jemy, zbieramy te plony i mamy znowu, żeby mo można było na nowo zasiać, i my możemy egzystować, możemy korzystać. I nie tylko my, wiele, wiele innego stworzenia też. I wiecie, jest tak prosty obraz, jak jest z Bożym Słowem, i teraz to, co najważniejsze: tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust, mówi Bóg. Tak samo, nic inaczej. W tak bardzo praktyczny sposób. Popatrzcie. W tak bardzo praktyczny sposób, jak jest z deszczem i jest ze śniegiem, tak bardzo praktyczny sposób Bóg mówi do ciebie. Chciałbym powiedzieć dobrą nowinę, że on mówi każdego dnia do ciebie. On mówi i zwraca się do ciebie do, do każdego z nas. Śpiewaliśmy taką fajną pieśń: Tyś mój codzienny chleb, spożywać ciebie chcę, twe słowo święte, dajesz codziennie. To jest właśnie Przede wszystkim Boży chleb. To jest przede wszystkim Boży głos. Słowo Boże to jest najlepszy i najważniejszy Boży głos, kiedy możemy go słyszeć. Bóg mówi różnymi sposobami, ale chciałbym szczególną uwagę zwrócić dzisiaj na Boże Słowo. Na Boże Słowo, które Bóg mówi do Ciebie. I nie ma, jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu, to znaczy, że jesteś po to, aby Bóg do Ciebie mówił. I wierzę w to, wiem, że Słowo Boże. Przekazuje nam w bardzo prosty sposób. Bóg nam mówi, że On chce z nami rozmawiać. On chce przekazywać, przekazywać te prawdy, które są w Jego sercu. Chce przekazywać Ci Twoją miłość, swoją miłość. Chce przekazywać Ci Two swoją wolę dla Ciebie, tak aby było dobrze. To niekoniecznie musi być radością w, w każdym momencie dla nas, ale żeby było dobrze. Amen? Gdyż wszystkie rzeczy są ku dobremu. I tak jest z moim Słowem, bo Bóg mówi, które wychodzi z moich ust. Ono nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Chciałbym przytoczyć Wam przykład. Zwłaszcza Duch Święty zwrócił mi uwagę na to z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Bo mogłoby być napisane też tak jest z moim Słowem, każdym moim Słowem. Po prostu którekolwiek przeczytasz. Ale jest tutaj powiedziane, które wychodzi z moich ust. I Przypomniała się mi taka sytuacja, kiedy się modliłem kiedyś tam któregoś dnia, nie wiem czemu. Kiedy chodziłem do przedszkola, to miałem takiego kolegę, który nie miał zębów z przodu i seplenił strasznie. Nie mówił szy, tylko sy. Wszystko mówił na sy. I wiecie, potem już odrosły mu zęby, wszystko było w porządku, ale mówił dalej sy. I wiecie, czym się to w szkole kojarzy. No, wyśmiewają się potem, że, że coś tam nie, nie tak mówi jak, jak potrzeba. I pewna pani która, nie wiem jak się to fachowo nazywa, chyba się to nazywa w fonetykach, kiedy, kiedy jest oddech z mową, kiedy się to ćwiczy, logopeda, pani logopeda, zaczęła mu tłumaczyć, jak ma to mówić. I my żeśmy się przyglądali i ona mu tłumaczyła, jak ma wypuszczać powietrze. Że on wypuszcza źle powietrze, że źle oddycha podczas mówienia. I wiecie, kiedy my patrzyliśmy się na to, nie wiem czemu taki obraz się mi skojarzył, ale pamiętam to do dziś. I zacząłem ćwiczyć też, kiedy szedłem do domu, tam mi było wstyd, ale kiedy szedłem do domu, ja mówiłem normalniejszy, ale kiedy szedłem do domu, zacząłem ćwiczyć, czy faktycznie tak jest, że kiedy wypuszczam inaczej powietrze, inaczej ułożę język, czy, czy, czy po prostu usta, czy zęby, to inaczej to brzmi. Możecie spróbować, ale jak pójdziecie do domu, nie teraz. <ścoughs> I wiecie, i to jest, to jest zasada, że kiedy my mówimy, my oddychamy. My wypuszczamy powietrze i musimy naczerpnąć go. My nie zwracamy na to uwagi, bo nauczyliśmy się od, od dzieciństwa, nauczyliśmy się mówić i to jest dla nas tak naturalne, tak proste i tak praktyczne, że my po prostu na to nie zwracamy uwagi. Ale ja chcę zwrócić Waszą uwagę, że kiedy mówisz, musisz oddychać. Niektórzy tak szybko mówią, że nie oddychają. To się może źle skończyć, ale mówmy o normalnych przypadkach. I wiecie, kiedy my mówimy słowa, musimy nabierać powietrza i musimy go wypuszczać. I tak Bóg mówi do mnie dzisiaj, tak jest z moim słowem, które wypowiadają moje usta. Kiedy Bóg mówi słowo, On oddycha, a tym oddechem jest Duch Święty. Kiedy Bóg mówi słowo, to tchnie życie w te słowa. Hallelujah. Amen. Dzisiaj Bóg na tym miejscu mówi do Ciebie słowo. On chce z Tobą rozmawiać, nawiązać kontakt, chce Ci przekazać, że chce mówić każdego dnia, każdej nocy, każdego dnia, kiedy Tylko jesteś na to gotowy. On chce mówić do Ciebie, a te słowa nie są słowami zwykłymi, one są tchnione przez Ducha Świętego. Kiedy popatrzmy na stworzenie świata, kiedy Pan Bóg stwarzał, kiedy Bóg z Jezusem stwarzali świat, kiedy mówili, Niech stanie się Ziemia, to Duch Święty był gotowy, aby wszystko uczynić. Jak wspaniała harmonia jest w tym wszystkim. I tak jest z Bożym Słowem. Pan Bóg mówi tutaj dzisiaj, tak jest z moim Słowem, które wypowiadają moje usta. One nigdy nie są nadaremno wypowiedziane. One nigdy nie są puszczane na, na, na wiatr. Ale one spełniają pomyślnie moją wolę. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi w swojej mocy, a Duch Święty potwierdza i On te, te słowa wprowadza w ruch. I tak się stało w moim i w Twoim życiu. Kiedy usłyszeliśmy słowa od Boga, kiedy usłyszeliśmy Ewangelię, odpowiedzieliśmy na nią, dlatego że Duch Święty ze swoją mocą przekonał nas, że potrzebuje zbawienia, że potrzebuje odkupienia, że to jestem grzesznikiem i muszę coś z tym zrobić. A ten, który potrafi to uczynić, to jest tylko Jezus Chrystus. Amen? Halleluja. I tak jest Bożym Słowem. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że. Boże Słowo jest bardzo ważne w naszym życiu. Właściwie to na nim jest nasze życie. Kiedyby wziąć Słowo Boże z naszego życia, to już po nas. Słowo Boże mówi nawet, że cały świat, cała ziemia jest oparta na Słowie Bożym. Mogę Wam znaleźć to miejsce. Wyraźnie jest powiedziane. Kiedyby wziąć Boże Słowo, to świat się rozpadnie. I prawdopodobnie kiedyś tak będzie, kiedy Bóg, Bóg powie już, że już dosyć. Ale póki jest Boże Słowo, póki jest Boże Słowo, to, które on powiedział, tchnione przez Ducha Świętego, wszystko istnieje dokładnie tak, jak zaplanował. Doskonale. I wiecie, chcę Was zachęcić, abyśmy zaczęli słuchać Bożego Słowa, abyśmy słuchali Bożego głosu, Bożego głosu. Bóg mówił w różne sposoby. W piątek na modlitwach mieliśmy i takie fajne świadectwo, jeden brat powiedział, że kiedy wyszedł z domu, patrzy się pola e, żółte, żółte pola mm, rzepak, tak? Rzepakiem. Zakwitły w tak niesamowity sposób, kiedy patrzy na nie, że te miliony kwiatów, jak one uwielbiają Boga, kiedy za, popatrzył na to, jak, 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 jak uwielbiają Boga, jak one w wspaniały sposób i, i wszystkie owady, pszczoły, które tam tym, tym muzyką, śpiewem potrafią komunikować się ze stwórcą. To wiecie, wyciskał łzy z oczu. Jaki każdy głos, każda przyroda, wszystko cokolwiek tylko weźmy, wyłączmy muzykę, wyłączmy telefon i weźmy tylko w naszym, żyjemy w pięknym regionie. Wejdźmy w naszą przyrodę, a Bóg może przez to do Ciebie mówić. Może mówić do Ciebie i zaczniesz wdzięczność Bogu okazywać. Zaczniesz być wdzięczny, zaczniesz wielbić Boga. Na to, że możesz widzieć oczyma, które tak na co dzień wydaje Ci się, no bo rzepak, no co to tam rzepak? Przekwitnie, skoszą go i będzie po rzepaku. Ale możesz też inaczej patrzeć, że Bóg doskonale wszystko stwarza słowem swoich ust i tchnieniem swojego ducha. Amen? I tak samo może zrobić w Twoim życiu. Kiedy potrzebujesz pomocy, kiedy potrzebujesz Bożej, Bożej pomocy, On posyła słowo. Po, przypomina się mi świadectwo jednej siostry, już to chyba tutaj mówiłem na tym miejscu. Kiedy byłem małym chłopcem, to chodziłem do zgromadzenia i e, słyszałem, jak ona się modliła. Dostała Boże słowo, które powiedziały usta Boże z tchnieniem Ducha Świętego. I to słowo brzmiało tak. Wiecie, ja bym go nie zapamiętał, gdyby nie ta siostra. Ona się modliła w każdej modlitwie, na głos, z płaczem, spokojnie, różnie, jakie było spotkanie, jakie było zgromadzenie, niezależnie od atmosfery, zawsze się modliła. I mówiła tak, Panie, dziękuję Ci, że Ty obiecałeś, że jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I modliła się o swojego męża. I ja to słyszałem co niedzielę. Co niedzielę to słyszałem. I ona to wypowiadała na głos, wypowiadała na głos. Wypowiadała to miesiąc, dwa, trzy, rok, dwa lata, trzy lata. Powiedz dalej? Siedem lat. I stało się, bo tak jest z moim słowem, które wypowiadają moje usta. Ono nie wróci puste z powrotem, ale ono spełni pomyślnie to, z czym je wysłałem. Halleluja. Bóg dał tej siostrze obietnicę, dał jej słowo, i ona się tak mocno uchwyciła tej obietnicy, niczym kotwicy, że to się stanie i każde zgromadzenie, w każdym czasie, czasami wiecie, musiało jej być trudno, kiedy płakała już może miał, brakowało jej nadziei. Ale ona się modliła dalej, dalej modliła się i wypowiadała to swoimi ustami. I to jest następny, następny punkt, który chciałem powiedzieć. Wypowiadajmy Boże Słowo. Wypowiadajmy Boże Słowo, gdyż wtedy Bóg może używać go w naszym życiu. Kiedy dostaniesz Boże Słowo, Bożą Obietnicę, Bóg przemówi do ciebie przez kogokolwiek. Może przemówić do ciebie przez męża, przez żonę, przez dzieci, przez dziadków, przez kogokolwiek może, przez teściową, ale tutaj troszeczkę ostrożniej bądźmy. I wiecie, przez każdego może Bóg do ciebie przemówić. Ja Wam powiem taki przykład. Nie myślałem go mówić, ale myślę, że się nie zanudzicie. Jakiś czas temu zaczęło mnie tutaj strasznie boleć. Jak wziąłem oddech, to aż mnie tak tutaj pchało, i wiecie, i taki pierwszy objaw, no to w mostku ciśnie, coś boli, no to niezbyt to jest, niezbyt to jest yy, przyjazne, prawda? No i tak bolało jeden dzień, bolało drugi dzień, czasami mocniej, czasami słabiej, i zacząłem się nad tym, tym martwić trochę. Nie, nie powiem, że nie, nie modliłem się o to. Mówię, panie, jeżeli tam coś jest nie tak, to ty wiem, że czuwasz nad tym. <laughs> Jesteś najlepszym kardiologiem. Ale e, jednego razu podzieliłem się tym, powiedziałem to mojej żonie. Ona jest bardzo praktyczną kobietą. Wiecie, i mówię, że tak mnie tutaj boli coś, tak jakby serce. A ona sobie mówi, to masz z nerwów. Denerwujesz się niepotrzebnie i to masz z nerwów. I wiecie, ja się jeszcze bardziej zdenerwowałem. Oczekiwałem litości jakiegoś takiego, wiecie, współczucia. I ja wam powiem, ale to był Boży głos. I ja tego, ja tego nie, nie chciałem posłużyć. I obudziłem się na drugi dzień wcześniej rano, żeby czytać Słowo Boże, żeby, żeby się modlić. I powiem wam, co, pokażę wam, co mi Bóg powiedział. Teraz to muszę znaleźć, musicie troszeczkę poczekać, bo nie myślałem tego czytać. Ale bardzo, bardzo praktyczne słowo. Kaznodziei Salomona 7, bądź to tu było. O, jest, mam. Słuchajcie uważnie. Budzę się rano, przychodzę. Dziękuję Ci Boże, że żyję. Hallelujah. Dziękuję Ci, że pomimo, że to coś mnie tutaj boli, dziękuję Ci, że mogę na nowo pracować, że mogę cieszyć się. Dziękuję Ci, że wszystko jest w porządku, że między nami się nic nie zmieniło. Otwieram Słowo Boże i czytam sobie Słowo Boże. I słuchajcie tak. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Boże, no to wiem, że żona mogła mi przysadzić, bo miała do tego okazję, ale że jeszcze Ty? Ale prze... Przemyślałem to, uspokoiłem się trochę i myślę, jeżeli, Boże, jeżeli w piersi głupcu mieszka złość, gniew, to ja przepraszam Cię proszę Cię, uwolnij mnie od tego. Nie chcę być głupi. Chcę być mądry. I wiecie, nie wiem nawet kiedy to się stało, ale przestało boleć, nie boli do dzisiaj. Było to kilka miesięcy temu może. Więc tak mówi czasami Bóg. Bóg mówi, kiedy Ty wypowiadasz Słowo, kiedy Ty dostaniesz od Boga Słowo, mów Go na głos. Niech Twoje usta, niech Twój oddech będzie razem z tym. Róbmy tak, jak robi Bóg. Kiedy On powiedział Słowo, kiedy On powiedział, niech stanie się, niech, niech staną się kwiatki, niech, niech to będzie piękny, piękny kwiat, który będzie cieszył oko. Duch Święty to uczynił. Wiecie dzisiaj, kiedy popatrzymy na ogrody, kiedy popatrzymy na przyrodę, jest ona niezmiernie wdzięczna Bogu. Jest ona niezmiernie wdzięczna. Minęło tyle tysięcy lat, a to ciągle, ciągle oddaje chwałę w potężny sposób. I wiecie, i Bóg mówi przez to. Bóg mówi przez to do nas. Kiedy Bóg mówi do ciebie słowo i pośle ci go, to uchwyć się tego słowa i mów go na głos. Wypowiadaj go na głos. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus też tak robił. Pan Jezus, kiedy do niego przyszedł szatan, wiecie, on był, Pan Jezus jest Bogiem. I on by potrafił powiedzieć: szatanie, daj se spokój, przecież wierzę i tak nie ulegnę. I mógł go odprawić, prawda? Co zrobił Pan Jezus? On wypowiadał słowo Boże na głos. On mówi: napisano. I cytował to święte Słowo, które Bóg Ojciec przez Ducha Świętego umieścił, abyśmy my mogli żyć, abyśmy my mogli Nim e, tak samo ogłaszać rzeczy. Amen. I Pan Jezus tak samo powiedział, napisano, On się posługiwał Słowem Bożym. I tchnię, tchniętym przez Ducha Świętego. Halleluja. Kiedy przychodzi do Ciebie sytuacja, kiedy nie możesz sobie z tym dać rady, szukaj oblicza Bożego, aby to On do Ciebie powiedział. Aby to Jego tchnienie mogłeś odczuć na swoim życiu. Halleluja. I pomimo okoliczności, czy Cię boli dalej, czy Cię nie boli dalej, to ogłaszaj, wypowiadaj swoimi ustami Słowo Boże. Amen? Ja chciałem jeszcze jedno, jedno, jeden przykład Wam powiedzieć. Nie wiem, czy jest na tyle czasu. Jesteście w stanie jeszcze posłuchać? Ja wam powiem tak, kiedyś czytałem Księgę Mojżeszową i czytałem o Mojżeszu. Czytaliśmy to na pewno i słyszeliśmy od szkółki, od, od, od czegokolwiek. Słyszeliśmy tego dużo. Ale ja wam powiem o Mojżeszu, zwróciło moją uwagę przykuło. Mojżesz, kiedy uciekał z Egiptu, miał 40 lat, uciekł z Egiptu i poszedł na pustynię. I tam przez następne 40 lat pasł owce. I on chodził. Chodził z, miał laskę, chodził jako pasterz, chodził po tych, po tych pustyniach, po tych stepach i pas owce. I wiecie, pewnego razu przyszedł do niego Bóg i mówi: Mojżeszu, pójdziesz wybawić Izraela. A, no dobra, chwila, jak wybawić Izraela? Boże, w ogóle, o co tu chodzi? A Bóg mu mówi: Pójdziesz, aby wyzwolić mój naród. On mówi, ale to jest niemożliwe. Boże, kiedy miałem 40 lat, ćwiczyłem różne sztuki walki, byłem mocny, byłem w stanie nawet wyłączyć jednego Egipcjanina, który tam po prostu się znęcał. Wtedy miałem siłę, to mogłeś mnie użyć wtedy, ale teraz, następne 40 lat, ja już mam 80 lat. Boże, przecież widzi, że ja już lasko się podpieram. Jak, to, jak to, to, to jest niemożliwe? A Bóg do niego mówi znowu w bardzo praktyczny sposób: Wiecie, nasz Bóg jest kochany. Bóg jest taki, który nigdy nas nie zap zapędzi w kłopoty. On zawsze z nami rozmawia, On lubi z nami przekamarać, rozmawiać. I my mówimy nie, On mówi, ale popatrzcie na swoje życie. <noise> I wiecie, najlepszy sposób, który się, który się mi podoba. Bóg mówi, Mojżeszu, Mojżesz mówi, nie mam nic. Mówi, Mojżeszu, a co masz w swojej ręce? Mówi, no laskę, no to jest kij, którym się podpieram. 80-latek, to mu musi mieć jakiś kij, wiadomo. Jakoś się podeprzyć, czy tamty owce denerwuje. Wiecie, kto był rolnikiem, albo miał tylko owce to wie, że kij musi być. <laughs> bardzo oporne stworzonka i ten kij jest bardzo potrzebny. I wiecie, i on mówi, przecież mam tej kij. A on mówi, Bogu mówi do niego, Mojżeszu, rzuć ten kij na ziemię. Wiecie, w rzucaniu też był dobry, bo za owcami też nie jeden raz musiał rzucić ten kij. <laughs> Więc rzucił ten kij na ziemię i patrzy się, a tu taki jadowity wąż. I Mojżesz uciekał przed tym wężem. Chciałbym to nagrać i puścić, Mojżeszu. Popatrz się na sam na siebie, przed swoją laską uciekasz. <noise> Mojżesz uciekał przed tym wężem, on się go bał. Wąż szedł w jego kierunku, a on się bał, uciekał. I Bóg mówi znowu do niego: Mojżeszu, złap tego węża za ogon. Wiecie, każdy to wie, i jakby sobie może pomyśleć, że Bóg nie wie, że węża jadowitego za ogon się nie łapie? Co zna, następne nielogiczne jest: złap go za ogon. Mojżesz na pustyni przebywając musiał też tak samo czuwać tym kijem, żeby wężeń zaatakował, jakiś wąż nie zaatakował, mu, nie uśmiercił mu łowcy. Więc on doskonale wiedział, jak postępować należy z wężami. Tymczasem Bóg mówi, złap go za ogon. Ale skoro tak Bóg powiedział, to on go złapał. I znowu się powstała w jego ręce laska. I mówi, to jest wszystko, co potrzebujesz. Idź i wybaw Izraela. I Bóg do mnie przemówił tymi słowami tak: Masz moje słowo, kiedy wypowiedzą je moje usta i masz wszystko, czego potrzebujesz. To jest wszystko, czego my potrzebujemy, kochani. Jest Boże słowo, które wypowiadają Boże usta. Kiedy potrzebujesz w swoim życiu czegokolwiek, masz Boże słowo. Przyjdź do niego. Niech to wypływa z relacji. Niech to wypływa z Bożej obecności i Cytuj Boże słowo, proklamuj go, głoś go na głos, wypowiadaj go na głos. Wiecie, ja się cieszę, że mogę się z Wami podzielić, bo gdybym tym słowem tylko żył dla siebie, to może ktoś z Was by nie skorzystał z tego. Ale cieszę się, że jest możliwość, że mogę to słowo powiedzieć i że Wy to wprowadzicie też w czyn. Wiecie, kiedy brakuje mi czegoś, kiedy potrzebuję, wtedy czytam psalmy i modlę się tymi psalmami. Mówię to na głos, żeby to było słychać. Nawet jak jestem sam, nie tylko na spotkaniu modlitewnym, nie tylko na nabożeństwie, ale modlę się tak samo, i kiedy jestem sam. Wypowiadam te słowa. Wiecie, że jest najlepszy suplement diety w Słowie Bożym? Wiedzieliście o tym na pewno. Kiedyś się zastanawiałem, znałem bardzo dużo starszych ludzi. Wiecie, to w ogóle jest powód do tego, że seniorzy mogą wiedzieć, że Bóg powołuje w szczególny sposób takich ludzi. Musicie być bardzo czujni i słuchać, bo jak zauważyliście, Bóg jakoś tak czeka, żeby tych lat trochę przybyło, żeby zacząć używać. Zgadzacie się ze mną? Mojżesz 80 lat, wiecie, Abraham, Sara też byli w pierwszej młodości. Do Piotra powiedział, jeżeli się zestarzejesz, to wtedy ja cię przepaszę. Więc bądźcie czujni, słuchajcie, bo Bóg ma dla Was wielkie rzeczy. I nie na darmo napisał słowo, że jeszcze w późnej starości będą wydawać, wydawać owoc. Amen? Hallelujah! Błogosławmy naszych seniorów. Dziękujemy że Bogu, że mamy wśród nas starszych ludzi. To jest błogosławieństwo, niesamowite błogosławieństwo. I wiecie, o czym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że Bóg, kiedy posyła słowo. On daje Ci do zrozumienia, że Ty możesz to uczynić. Ty to możesz uczynić. I wiecie, Mojżesz zrozumiał to, że ma laskę w swoich rękach. On to, to, co miał, to trzymał tylko laskę. I wiecie, my mamy Boże Słowo i możemy proklamować Boże Słowo. Ja kiedy w psalmie, kiedy brakuje Ci może siły, brakuje Ci zdrowia, to ogłaszaj Boże Słowo. Przeczytaj, znajdź ten psalm, w którym jest napisane, że Błogosław duszę Moja Panu. I nie zapominaj wszystkich dobrodziej z Jego. Amen? On leczy wszystkie choroby Twoje. On przebacza wszystkie winy Twoje. Niesamowite słowo. Wiecie, każdego dnia można się tymi słowami modlić. To jest niesamowity suplement diety. Ja zauważyłem, że kiedy spotykałem starszych ludzi, to oni mają niesamowitą dobrą pamięć. I tak się zastanawiam, czy to czasem, pomóżcie mi, zastanawiam się, czy czasem to nie jest, czy to nie jest przyczyna Bożego Słowa. Błogosław duszę moja Panu, kiedy błogosławimy Panu. Kiedy dziękujemy mu, kiedy okazujemy mu wdzięczność, tam jest napisane, nie zapominaj jego dobrodziejstw. Kiedy nie zapominamy o dobrach, które dla nas wyświadczył, używamy tej, tej diety, używamy tych witamin przez całe nasze życie, to Bóg pomoże, że nie będziemy zapominać. Amen? Może tak być? Boże Słowo może w tobie zrobić to, że nie będziesz zapominał. Nie będzie takiej sytuacji, że musisz sięgać pamięcią i nie. Nie, nie dać. Tak się mówi, że, że, że skleroza to jest ta choroba, ale możesz nie zapominać, bo w Bożym Słowie jest to napisane. Błogosław duszę moja Panu. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw z Jego. On leczy wszystkie Twoje choroby. Kiedy masz jakieś dolegliwości, ogłaszaj to na głos, mów te słowa na głos. Znajdź ten Psalm. Znajdź go. Musisz to mieć na pismie, i znajdź to, i mówi Boże, skoro powiedziałeś tak, skoro psalmista modlił się tymi słowami, dziękował Bogu, też to musisz mieć. Hallelujah. Przebacza wszystkie winy Twoje. Tam jest dalej, więcej Cię łaską, litością. Tam jest nawet jedna witamina na młodość, że odnawia się jak u orła. Hallelujah! Kiedy patrzę na salę, to widzę, że zażywacie te witaminy. Hallelujah! I wdzięczności z Bogu będziesz mógł naprawdę w każdej sytuacji wielbić Pana, dziękować mu. Każde okoliczności, każde miejsce, w którym się znajdziesz, będzie przysparzać Ci do tego. Okazji, aby uwielbić i chwalić Pana. Aby Mu błogosławić, aby Mu dziękować. Amen? I w tym sposobem Twoje oblicze stają się zupełnie bardziej przyjazne. Halleluja. Przypomina się mi taki przykład. Wiecie, kiedy widzimy tylko wszystko negatywne, kiedy widzimy wszystko, że tak nie jest, kiedy nie dziękujemy Bogu, jesteśmy niezadowoleni, to nasze twarze też potem się zmieniają. Kiedyś taki za naszą tutaj południową granicą taki brat mówił świadectwo, kiedy szedł na spotkanie modlitewne, na nabożeństwo, szedł ze swoim synem pięcio czy sześcioletnim, nie pamiętam. Poszedł na to spotkanie, i kiedy wracali po nabożeństwie, po tym już spotkaniu, przechodzili koło zagrody i pasły się konie. Nie wiem, czy słyszeliście tę historię. I, i ten y, syn chciał na chwilę tam wyszedł na, te, za, na, te, z, te, te, na ten płot i chciał, się, chciał pogłaskać tego konia. I kiedy te konie tak, wiecie, przyszły, tak, tak jak koń idzie, przyszły do tego płotu, to on głaskał te koła, konie, głaska. I w tym momencie ten tata stoi koło niego. Ten, ten w pewnym momencie pyta się taty, tato, a powiedz mi, czy te konie to są chrześcijanie? <laughs> tata się zdziwił. myśli, no, co synowi odpowiedzieć? <laughs> a mówi, no... Czemu tak pytasz? A mówi sobie, bo mają taką smutną, pociągłą twarz, jak wszyscy w naszym kościele. Wiecie, czasami jest taka sytuacja, kiedy człowiek brakuje mu wdzięczności, kiedy nie dziękuje Bogu, to popatrzysz się na niego i wiesz, że jutro będzie padać. Ale kiedy Boża wdzięczność jest w Twoim sercu, kiedy nie zapominasz, aby dziękować za wszystko, co masz. To, kiedy ktoś popatrzy na Twoją twarz, to wie, że jest dobrze. <laughs> że już jest dobrze. Może jeszcze nie do końca, ale już może być dobrze. Hallelujah. I Bóg dlatego właśnie posyła słowo. On daje Ci słowo, abyś go wypowiadał na głos, abyś go wypowiadała na głos. Aby, go, aby Jeżeli jest takie słowo, nie zapominaj go, ale dziękuj Mu Bogu za to. I, i modlij się tym słowem i wypowiadaj go. Amen. Haleluja. I do tego chcę Was zachęcić, gdyż to Bóg, kiedy wypowiada Słowo, ono jest tchnione przez Ducha. Przez Ducha. To jest życie. To nie jest coś takiego, że tylko usłyszałeś i teraz myślisz, jak to zrobić, jak to wykonać. Ten kaznodzieja dzisiaj taki ciężar na nas nałożył, że jak to mamy wykonać, to cały tydzień muszę urlop wziąć. Nie. Kiedy Bóg mówi do ciebie słowo, ono jest potchnione przez ducha, ono sprawia w tobie chcenie i wykonanie, ono sprawia w tobie taką radość, taki entuzjazm, że Ty chcesz tym żyć. Hallelujah! Ty chcesz być wdzięczny Bogu, Ty nie, nie widzisz powodów, żeby być niewdzięczny, tak naprawdę. Amen? I do tego chcę Was zachęcić. Tak jest z moim słowem, które wypowiedziałem, wypowiadają moje usta. Bóg mówi wiele słów do ciebie: mówi o pokoju. Bóg ma dla ciebie pokój, on ma dobre myśli o ciebie. On ma do ciebie dobre myśli. Bóg ma myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość i tchnąć nadzieję. Znowu Ducha Świętego. Hallelujah! Abyś nie był w tym sam, ale abyś był posilony, aby odwaga i siła była w tobie. Nie musisz niczego robić swoimi siłami, gdyż Duch Święty, tchnienie Boże, jest w tym słowie. Hallelujah! Robisz to z wdzięczności, z radości. Chcesz to robić. I tak właśnie Bóg chce dla ciebie mówić. Chce każdego dnia spotykać się z Tobą. Właściwie to On jest zawsze gotowy. I na ile Ty masz czasu, tyle możesz Mu poświęcić. I tyle od Niego możemy wziąć. Jeszcze jedno powiem tylko świadectwo i kończę. Wiecie, kiedyś pewnego ranka e, pomyślałem sobie tak, że mam e, w piątkowej modlitwie dosyć długo, żeśmy się modlili, więc rano sobie pospię dłużej, nie, nie pójdę na społeczność. I kiedy spałem, spałem, to obudziłem się i e, wiedziałem wyraźnie, że Bóg chce mówić do mojego serca. Ale skoro tak sobie postanowiłem, to sobie pospałem jeszcze. Kiedy się obudziłem drugi raz za godzinę chyba, to znowu taki odczułem głos, że Bóg chce znowu mówić. No i, i, i wiecie, taki takiej ociężałością jakoś powolutku, powolutku, wiecie, jak to tam jest nie szybko, tak jak do pracy, ale powolutku. I tak sobie jeszcze pół godziny gdzieś tam zleciało w łazience, jeszcze gdzieś tam, siadłem i wtedy Bóg zaczął mówić. Zacząłem czytać Boże Słowo i zacząłem go rozumieć. I to jest taki, to jest każdy dzień. To nie było nic nowego, każdy dzień, ale, wiecie, zabrakło mi czasu. Trzeba było się już zbierać, trzeba było iść, a ja jeszcze nie byłem ani w połowie. Jak bardzo żałowałem, że nie przyszedłem wtedy na, na, na początek. Dlatego chcę wyczu wyczuwać ten głos. Uczę się tego każdego dnia. Kiedy Bóg mówi, że chce być z Tobą, kiedy chce mówić do Ciebie swoje Słowo, kiedy przychodzi do Ciebie w Twoich marzeniach, w Twoich planach, kiedy przychodzi i mówi Ci Słowo. Może to być nawet, że nie bądź porywczy w swoim duchu. <grym> Ale to też uzdrawia to Słowo. Amen. Hallelujah. Bóg posyła słowo i ono nie wraca puste. Weźcie to poselstwo ze sobą. On mówi do ciebie dobre rzeczy. Bóg jest ojcem, którego nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Ojcem światła. Bóg ma dobre myśli myśli o pokoju. Amen? Nie o niedoli. Weźcie to do swojego serca i, i do swojego życia, do swoich rodzin, do swoich zakładów pracy, do swoich domów i modlijcie się. Czytajcie Boże Słowo, czytajcie, studujcie. A kiedy Bóg mówi do ciebie i ty to słyszysz, wyraźnie to mówisz. Wyraźnie widzisz, że to jest do ciebie Boże Słowo. To nie zapominaj go. Dziękuj Bogu, bądź wdzięczny i wypowiadaj to słowo, wypowiadaj to słowo, a ono przyniesie owoc. Może niekoniecznie po miesiącu albo po dwóch dniach, może siedem lat będziesz czekał na, 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 na owoc, ale to przyjdzie, to przyjdzie. Amen. Pan Bóg ma, daje obietnicę, znowu mówi do ciebie: przyjdzie jak później deszcz. Przyjdzie do Ciebie. Hallelujah. On nigdy nie zostawi na próżno. Inaczej nie posyłałby żadnego słowa. Inaczej nie robiłby nic wokoło Ciebie. Ale On robi bardzo wiele. Ja to widzę. Hallelujah. I Duch Święty jest tchnieniem Boga, który potwierdza te słowa w Twoim życiu. Niech Bóg Was błogosławi. Czytajcie Boże słowo. Rozkoszujcie się nim. Bądźcie, mieć dobry społeczność, dobry czas z Bogiem. Mówcie do Niego, niech On odpowiada. Wiecie, powtórzę to na koniec jeszcze raz. Bóg jest Bogiem, który odpowiada. Nie jest tym, który przed którym musisz klękać, modlić się, modlić, odchodzisz i znowu do następnego dnia, albo do następnej modlitwy. On jest tym, który chce ci już w tym momencie dać odpowiedź. Czasami na nią musisz poczekać, czasami musisz ją zauważyć wokół siebie, czasami ktoś z bliskich ci ją da, tę odpowiedź. Czasami ją usłyszysz może w radiu, czy gdziekolwiek. Bóg się może każdym wszystkim posłużyć, ale bądźmy gotowi na to, aby słyszeć jego głos, i niech Bóg mówi. Halleluja! Tak jest z moim Słowem, które wypowiadają moje usta, mówi Bóg. Ono nie wróci nigdy puste, tak jak deszcz. Jeżeli widziałeś, że deszcz pada z powrotem do góry, to możesz zacząć wątpić w Boże Słowo. Ale Bóg powiedział, że to nie będzie tak się nigdy nie stanie, gdyż stworzyłem go, żeby On nawilżał ziemię, żeby spadał na ziemię i czynił ją urodzajną. I tak samo zrobiłem z moim Słowem. Ja je posyłam, ja je mówię każdego dnia do Ciebie, aby ono wykonywało swoją wolę, aby ono zmieniało Twoje i moje życie. Halleluja! Niech Pan nas błogosławi. Amen.